Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Ale prezes Prawa i Sprawiedliwości przejechał około północy na ulicę Myszą, gdzie jest, gdzie mieści się siedziba Polskiej Agencji Prasowej. Tam wiele godzin był Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, tu się słyszymy. Halo, halo. Tak, dzień dobry państwu. Jak wygląda sytuacja w Polskiej Agencji Prasowej? Bo zdaje się, że tutaj minister pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz ma najtrudniejszy orzech do zgryzienia. Rzeczywiście w Polskiej Agencji Prasowej cały czas dyżuruje grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. My tam jesteśmy już trzeci dzień, bo to się zaczęło wszystko w środę. Natomiast wczorajszy dzień rzeczywiście był dość istotny, dlatego że udało się doprowadzić do tego, że ci uzurpatorzy, ten człowiek, który jest wskazany przez Sienkiewicza jako prezes, on jest pseudoprezesem, bo nie został prawidłowo powołany, tak samo przewodniczący Rady Nadzorczej, pseudo przewodniczący Rady Nadzorczej. Ci ludzie zostali zmuszeni pod presją pytań o podstawę prawną swoich działań do tego, żeby w zasadzie przyznać, że oni nie zostali powołani w myśl artykułu 8 i 9 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Te przepisy mówią, że to Rada Mediów Narodowych jest organem powołującym Radę Nadzorczą i Zarząd PAP-u. Te przepisy nigdy nie były nawet zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nigdy nie miał tutaj żadnych wątpliwości, więc oni doskonale wiedzą, że łamią prawo. To są też prawnicy z bardzo dobrze opłacanych warszawskich kancelarii, ich doradcy doskonale sobie zdają sprawę, że to jest po prostu rzecz zupełnie niezgodna z przepisami. Pod presją tej kontroli poselskiej oni stopniowo opuszczali kolejne szańce, można powiedzieć, w tym budynku, bo byli na początku wczorajszego dnia na piętrze zarządu PAP-u, natomiast stopniowo przemieszczali się coraz niżej i w końcu zostali w zasadzie skłonieni do tego, żeby ten budynek opuścić. Natomiast pozostawali cały czas w holu wejściowym i w zasadzie w dalszym ciągu zbierają się, dzwonią po posiłki. To jest największym skandalem wczorajszego dnia. Była sytuacja z godzin wieczornych, kiedy nagle do siedziby Polskiej Agencji Prasowej weszło trzech uzbrojonych mężczyzn, nie przedstawiających się nikomu. Nasi posłowie zaczęli ich natychmiast pytać, kim oni są, z jakim tytułem prawnym wchodzą do Polskiej Agencji Prasowej. Ci ludzie odmówili przedstawienia się i dość szybko razem z jedną z prawniczek uciekli, żebyśmy nie mogli ich skontrolować. Natomiast mamy to również udokumentowane, była wezwana policja na miejsce, więc mieliśmy wczoraj wtargnięcie ludzi z bronią na teren Polskiej Agencji Prasowej. Którzy chcieli albo zastraszyć, albo wywierać presję. Polska Agencja Prasowa, istotny element. Jakie będą dalsze kroki polityczne, panie pośle, bo za chwilę będzie Wigilia i znając polską scenę polityczną, wy wszyscy wrócicie do swoich domów. Okres świąteczny przykryje tą zmianę i wrócimy po nowym roku do życia publicznego. Będziemy podejmowali w tej chwili wszystkie działania, jakie są konieczne w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, to jest zapewnienie możliwości funkcjonowania Polskiej Agencji Prasowej kierowanej przez prezesa Curmacza, przez Radę Nadzorczą. Oni nie zostali odwołani, ani też nowe składy tych organów nie zostały powołane. Kontynuujemy tę interwencję, to się nie zmienia, jesteśmy cały czas na miejscu, zmieniamy się. Oczywiście też część posłów, ja w tej chwili jestem już poza siedzibą, na kilka godzin też pojechałem, byłem tam wczoraj od 6 rano, natomiast cały czas to będzie kontynuowane także w dniu dzisiejszym i jeśli będzie potrzeba, również w kolejnych dniach. Panie pośle, spotkał pan się w siedzibie PAP-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który tam przyjechał? Była taka możliwość, żeby rozmawiać z szefem partii? Tak, byliśmy tam grupą kilkunastu posłów do bardzo późnych godzin, a pan prezes przebywał tam przez całą noc praktycznie. Jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby te działania kontynuować. Nie tylko w PAP-ie, także w spółkach telewizji, bo to mamy tutaj po prostu do czynienia z działaniami, które są wprost sprzeczne z prawem. Nie możemy się na to zgodzić, żeby metodami siłowymi przejmowano media, podporządkowywano je władzy partii rządzącej i to przywracając jeszcze ludzi, którzy pracowali już w stanie wojennym, bo takie mamy też sygnały, jeśli chodzi o TVP,
No są to rzeczy absolutnie skandaliczne i rzeczy, które wydawało się, że nie wrócą już nigdy. Natomiast ta władza niezwłocznie po objęciu rządu natychmiast przystąpiła do rozwiązań właśnie rodem ze stanu wojennego. To jest dziewiąty dzień funkcjonowania tej władzy. Rzeczywiście szybko to się dzieje. Jakie będą ruchy prawne, bo mówi się może wniosek do KRS-u, żeby odnowić wpis dla prezesów. W KRS-ie widnieją, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieją jeszcze nazwiska poprzednich prezesów, no ale jest ta notacja, jest to pismo Bartłomieja Sienkiewicza, pułkownika ministra zajmującego czy odcinek, obejmującego odcinek kultury w rządzie Donalda Tuska. Czy takie kroki prawne, czy to jeszcze jest czas, że będziecie się poruszać w obszarze prawa? No, te kroki prawne również będziemy podejmować, będziemy dokonywać działań zarówno jako posłowie, ale też będziemy zwracać się do odpowiednich instytucji, żeby interweniowały, zaskarżając te niezgodne z prawem przestępcze tak naprawdę uchwały, bo one zostały podjęte w wyniku po prostu świadomego złamania konstytucji i ustaw. Mamy do czynienia z przestępstwem popełnionym przez Sienkiewicza i przez ludzi, którzy działają na jego polecenie świadomie, wiedząc przecież, że łamią prawo. No, mamy tutaj z jednej strony konieczność zatrzymania tych działań i w sądzie rejestrowym, i poprzez działania prokuratury, ale także, i to też bardzo istotne, musimy być świadomi, że ci ludzie chcą rozwiązań siłowych. Oni już to w tej chwili pokazali i oni najprawdopodobniej zamierzają kontynuować tę politykę. Z jakiegoś powodu stwierdzili najwyraźniej, że te rozwiązania siłowe to jest mechanika, którą tej sprawie będą chcieli użyć. Ja się spodziewam, że oni nawet kosztem tych potężnych strat wizerunkowych dla Polski, bo to jest też coś, co obserwuje cały świat, jeśli będzie władza siłowo z użyciem policji lub innych służb wchodziła do mediów, to będzie bardzo źle świadczyło w ogóle o państwie polskim. Mimo to oni chcą to zrobić. Dlatego musimy być gotowi przede wszystkim do obrony przed tego rodzaju atakami. I tak pewnie będą działać posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie pytanie, bo to długa noc i wszyscy ci, którzy opisują, starają się opisywać rzeczywistość, jaka dzieje się na polskiej scenie politycznej. Nie wszyscy chcą to robić. To też warto odnotować. Pytanie o ewentualny kompromis, bo to wczoraj padło z ust szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca, że gdzieś jest jakiś kontakt między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą, żeby ustawowo przywrócić czy wprowadzić nowy ład medialny. Czy pan poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość jakieś wizje kompromisu widzieć? To jest tak, żeby ten kompromis został zawarty czy wypracowany między dużym a małym pałacem. Jeżeli większość sejmowa uchwali ustawę i za pomocą ustawy, zgodnie z prawem, podejmie działania, które miałyby zmieniać zasady rządzące mediami, jeśli to będzie zgodne z konstytucją, no to jest to oczywiste prawo każdej większości sejmowej. My tego absolutnie nie negujemy. To jest podstawa demokracji, że rząd rządzi, większość sejmowa uchwala ustawy i ustawy są wdrażane. Natomiast nie można rządzić uchwałami, nie można rządzić z obejściem zasad konstytucyjnych. To jest złamanie podstawowej zasady praworządności działania władzy na podstawie prawa i w granicach tego prawa. Więc jeżeli dojdzie do zmian ustawowych, my będziemy oczywiście takie projekty, które się pojawią, oceniać, to wtedy nikt nie będzie twierdził, że to, co się dzieje, jest niezgodne z prawem. Natomiast te akty przestępcze, które miały miejsce, to wtargnięcie siłowe do mediów i do telewizji, i do radia, i także ta trwająca próba zamachu na Polską Agencję Prasową, to są czyny przestępcze, które już nastąpiły. I to nie może być teraz tak, że jeśli za jakiś czas zostanie uchwalona ustawa, to ten stan, który oni teraz próbują siłowo wprowadzić, on zostanie w jakiś sposób usankcjonowany. Te przestępstwa zostały popełnione i ci ludzie, którzy się tego dopuścili, muszą za to odpowiedzieć, chyba że zdecydują się w tym momencie od tego jeszcze odstąpić. No ale to jest naiwność, bo oni zdecydowanie nie chcą odstąpić, chcą eskalować i chcą tego siłowego ataku. O tym mówił Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, adwokat, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dobrego dnia.